Dobrze, myślę, że możemy zaczynać, więc powiem jeszcze raz. Nazywam się Dobromiła Smolak, jestem pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania. I dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak najlepiej przygotować dzieci ze spektrum autyzmu do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Serdecznie zachęcam do tego, aby zadawać pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć albo w trakcie, albo po takim krótkim wstępie. Mogą Państwo pisać maile, mogą Państwo komentować, także zachęcam i witam wszystkich, którzy będą do nas tutaj dołączać. I powiem krótko, jakie jest moje spojrzenie na ten temat. Myślę, że czy jako terapeuci, czy rodzice od początku staramy się przygotować dziecko z autyzmem do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie, do tego, aby funkcjonowanie w świecie było dla dziecka jak najbardziej satysfakcjonujące i żeby przynosiło mu jak najwięcej radości i też do tego, żeby dziecko było jak najbardziej samodzielne w relacjach społecznych i w różnych sytuacjach, które go spotkają. I ja myślę, że taką bazą przygotowującą dziecko jest praca nad komunikacją i nad emocjami. Dlatego myślę, że warto już od samego początku wyłapywać wszystkie bodźce, jakie wysyła nam dziecko, tak żeby ono wiedziało, że komunikacja jest ważna, że warto się komunikować z drugim człowiekiem, że warto mówić o swoich potrzebach, o tym, co się podoba, co się nie podoba. Potem na wyższych etapach pracujemy nad tym, żeby dziecko umiało wyrażać różne swoje opinie, myśli i tak dalej. I myślę, że ważne, żeby pamiętać o tym, że komunikacja to niekoniecznie znaczy mowa, że wiele dzieci z autyzmem mówi, ale niekoniecznie ta mowa spełnia funkcję komunikacyjną, a mogą w bogaty sposób komunikować się niewerbalnie. I myślę, że to jest ważniejsze, żeby ta komunikacja faktycznie była, a drugorzędne jest to, w jakiej formie. Drugą taką rzeczą to jest praca nad emocjami, bo trzeba pamiętać, że no, dzieci z autyzmem spotka no, wiele sytuacji trudnych, które mogą budzić trudne emocje i mogą czasami je przerastać. O, przepraszam, bo widzę, że tutaj dołączają kolejne osoby, także witam serdecznie. Wracając do tej pracy nad emocjami. To, co jest ważne, to, żebyśmy byli takimi przewodnikami w tym świecie emocji dla dziecka, żebyśmy po kolei uczyli dziecko rozróżniać emocje, nazywać, bo czasami dziecko nawet nie jest do końca świadome, co przeżywa i dlaczego i jak sobie z tym radzić. Także z jednej strony warto nazywać te emocje dziecka i swoje, a z drugiej uczyć dziecko radzić sobie z tymi emocjami i z różnymi sytuacjami trudnymi w taki sposób, żeby to było akceptowalne społecznie i jak najlepsze. Czyli no na przykład, jeżeli kolega zabiera dziecku naszemu zabawkę i dziecko zaczyna kopać i złościć się, no to warto mu pokazać, że te emocje, które ono przeżywa, są jak najbardziej naturalne. Wszyscy przeżywamy frustrację, jak ktoś nam coś zabiera. Więc można powiedzieć, no widzę, że się rozzłościłeś, bo kolega ci zabrał autko, ale też pomóc dziecku poradzić sobie z tą sytuacją i z rozwiązaniem konfliktu, czyli na przykład powiedzieć mu, no możesz powiedzieć, oddaj mi autko. Czyli podać taki sposób poradzenia sobie z sytuacją, który będzie akceptowalny społecznie i jak najlepszym. Także dla mnie właśnie ta praca nad komunikacją, nad emocjami to jest taka baza, na której warto budować i potem jak dziecko dobrze sobie radzi z tym, to potem dużo łatwiej mu wchodzić w kolejne sytuacje społeczne. Bardzo mi miło, że kolejne osoby dołączają do nas.
Także czekam na opinie wszystkie i na komentarze i na pytania. To, co myślę, że jest takie ważne, to to, żeby dostosowywać te wyzwania społeczne czy te różne sytuacje, w których stawiamy dziecko, do poziomu funkcjonowania dziecka. Bo pamiętajmy, że spektrum autyzmu to jest bardzo szerokie pojęcie. I mamy dzieci i nisko funkcjonujące, które są naprawdę zamknięte. I takie dzieci, które mają zespół Aspergera czy autyzm wysoko funkcjonujący i sobie naprawdę nieźle radzą w świecie, no ale mimo to mają jakieś tam swoje trudności. Dlatego tak warto o tym myśleć, co na danym etapie rozwoju będzie najlepsze dla dziecka. I czasem spotykam się z takimi rodzicami, którzy mówią, no ja chcę, żeby moje dziecko się bawiło z rówieśnikami, no to umieszczę je w jakiejś tam grupie zdrowych dzieci i to mu pomoże, bo nawiąże kontakty. A w przypadku dzieci nisko funkcjonujących, no niekoniecznie tak będzie, bo czasami grupa zdrowych rówieśników może być no większym obciążeniem i stresem niż jakąś korzyścią, bo dziecko i tak nie będzie w stanie tak od razu wejść w te relacje rówieśnicze. Dlatego w przypadku tych dzieci nisko funkcjonujących warto zawsze zacząć budować te relacje najpierw z jednym dorosłym, z terapeutą, z tymi bliskimi osobami, którzy są przewidywalni, którzy dają bezpieczeństwo dziecku i dopiero potem wprowadzać te relacje z innymi dziećmi, najpierw może trochę starszymi, potem z rówieśnikami, najpierw z jednym dzieckiem, potem z kilkorgiem i w ten sposób budować takie relacje społeczne. O, widzę, że ktoś tutaj pisze, że słucha uważnie, co mnie bardzo cieszy. Dobrze, co jeszcze takiego ważnego? Jeżeli chodzi o to dopasowanie wyzwań do poziomu dziecka, no to na pewno takim wyzwaniem, przed którym stoją wszyscy rodzice, to jest wybór przedszkola, a potem szkoły. No i zwykle musimy podjąć decyzję, czy to będzie przedszkole specjalne, czy integracyjne, jaka forma edukacji. Tutaj no bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby konsultować się z terapeutami czy specjalistami, którzy znają dziecko i mogą jakoś obiektywnie pomóc no, w tym w wyborze takiej drogi edukacji, która faktycznie da jak najwięcej korzyści dziecku. No generalnie przedszkola czy szkoły specjalne mają te zalety, że są malutkie grupki, 4-6-osobowe, są terapeuci wysoko wykwalifikowani, którzy mogą no niemalże indywidualnie pracować często z dzieckiem. To jest ogromna korzyść, szczególnie dla tych dzieci, które potrzebują takiej właśnie indywidualnej opieki. Sale są też dostosowane do dzieci z autyzmem, czyli jest tam ograniczona ilość bodźców, mało ozdób i tak dalej i odpowiednie zabawki. Natomiast no, minus jest taki, że wszystkie dzieci w grupie z założenia mają jakieś swoje trudności, więc mogą nie być najlepszymi modelami do tych interakcji społecznych. No, natomiast w grupie integracyjnej mamy dzieci typowo rozwijające się i jeżeli nasze dziecko jest w stanie już wchodzić w te relacje rówieśnicze, no to na pewno będzie mu łatwiej wejść w te relacje w takiej grupie, gdzie dzieci są otwarte. Natomiast pamiętajmy, że to jest duża grupa, no, że nie ma takiej możliwości indywidualnej opieki, że no, program jest też bardziej na wyższym poziomie, są przerwy i tak dalej i jakby w dużo więcej bodźców, więc no faktycznie trzeba przemyśleć, czy nasze dziecko jest już na to gotowe, czy nie. Ja znam wiele dzieci takich, które zaczynały swoją karierę szkolną właśnie w przedszkolu specjalnym, gdzie pracuje się właśnie nad tymi podstawowymi rzeczami, nad umiejętnością komunikacji, zgłaszania potrzeb. Pracuje się nad emocjami, żeby dziecko radziło sobie z różnymi trudnymi sytuacjami.
I potem, kiedy to dziecko już było gotowe, to przechodziły te dzieci do przedszkoli czy szkół integracyjnych i sobie tam wtedy już całkiem nieźle radziły. Więc trzeba pamiętać też, że drzwi nigdy nie są zamknięte. I dobrze to przemyśleć. Jeżeli chodzi o takie inne sytuacje społeczne, na przykład wakacje, to czasem znam takich rodziców, którzy w ogóle rezygnują z wakacji, bo uważają, że skoro mają dziecko z zaburzeniami, no to wakacje będą jakąś gehenną i w ogóle lepiej nie jechać. Natomiast ja zawsze tak sobie myślę, że łatwiej, że warto dopasować coś tutaj, a nie rezygnować, ponieważ no, ważne jest szczęście całej rodziny, ważne jest szczęście rodziców, rodzeństwa i też ich potrzeby. Tak samo są ważne jak potrzeby tego dziecka z jakimś zaburzeniem. Jeżeli rodzina będzie miała poczucie takiego komfortu życiowego i tego, że właśnie potrzeby każdego z członków rodziny są realizowane, to dziecko też będzie się dużo, dużo lepiej rozwijać. Zdecydowanie takie są moje doświadczenia. Więc myślę, że nie warto rezygnować z różnych atrakcji, które oferuje życie i z wakacji. Natomiast trzeba na pewno dobrze przemyśleć i zaplanować wcześniej, jak to zrobić tak, żeby to było z jak największą korzyścią dla wszystkich. I większość dzieci no, ma trudność na przykład z nadmiarem bodźców, z hałasem, z tłumem, czyli prawdopodobnie jakiś kurort nadmorski, gdzie jest wielu turystów i głośna muzyka, no to może nie być najlepsze miejsce i wtedy faktycznie takie wakacje mogą się okazać koszmarem. Natomiast możemy znaleźć jakieś miejsce gdzieś w zaciszu, na łonie przyrody, gdzie jest domek, gdzie dziecko może też realizować jakieś swoje potrzeby, ulubione zajęcia. No często na przykład dzieci lubią zabawy w piasku, lubią zabawy w wodzie, więc wystarczy znaleźć takie miejsce, gdzie witam kolejnego naszego widza. Warto znaleźć takie miejsce, gdzie na przykład nie wiem, jest basenik z wodą i dziecko właśnie może się tam potaplać, może się bawić w piasku i nie wiem, poskakać na trampolinie, jeżeli to lubi, a rodzice mogą siedzieć, patrzeć tylko, czy wszystko jest w porządku i sobie tam też odpoczywać na leżakach i też korzystać z tego relaksu. Warto wcześniej się dowiedzieć, czy to miejsce jest ogrodzone, żeby mieć jakieś dodatkowe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. I takie wakacje naprawdę mogą być udane i z korzyścią dla wszystkich. Także zachęcam do nierezygnowania z przyjemności życiowych. Co jeszcze z takich innych rzeczy? No na przykład imprezy urodzinowe, prawda, które są też jakimś tam, to jest też urodziny są jakimś szczególnym dniem i też warto, żeby dziecko mogło z tego korzystać, ale niekoniecznie musimy organizować urodziny w jakimś centrum zabaw, co teraz jest popularne wśród dzieci. Możemy zaprosić tam dwóch kuzynów i jakichś tam sąsiadów, rówieśników i zrobić malutkie przyjęcie w domu, tak żeby przeżyć jakoś ten dzień szczególnie, ale tak, żeby to nie było zbyt obciążające dla dziecka. Możemy korzystać z ofert muzeów, wchodzić na wystawy, na takie wystawy, które będą ciekawe dla dziecka, gdzie na przykład można robić jakieś tam eksperymenty, gdzie można dotykać eksponatów, zobaczyć jak one działają, ale takie, gdzie nie będzie za dużo światełek, jakichś dziwnych odgłosów i tak dalej, co może być przeciążające. Można chodzić do teatru, prawda? Byle na takie sztuki takiej długości, które są przeznaczone na przykład dla małych dzieci, które są dość krótkie i no myślę, że zawsze warto mieć
miejsca takie przy drzwiach, żeby w razie czego, gdyby coś się działo, gdyby to okazało się jednak za dużym wyzwaniem, żeby można było spokojnie wyjść, żeby mieć taki bufor bezpieczeństwa, z którego w razie czego możemy skorzystać. Co jeszcze? No, jeżeli chodzi o zakupy, to też można brać dziecko na zakupy i stopniowo uczyć je samodzielności i robienia zakupów, radzenia sobie w takich codziennych sytuacjach. Tylko też no, na początek nie bierzmy dziecka do centrum handlowego, gdzie jest tłum, wszędzie świecą jarzeniówki i tak dalej, tylko na przykład do osiedlowego sklepiku, gdzie sklepikarz nas kojarzy, wie, że tam czasem nam coś może spaść z półki i w razie czego pomoże. I dziecko tak może spokojnie się uczyć robić te zakupy. Pamiętajmy, żeby zawsze przygotowywać dziecko do tego, że coś się wydarzy, że gdzieś je zabieramy. Czyli warto mówić mu po prostu o tym wcześniej, że coś się wydarzy, bo no, nikt nie chce być nagle zabierany gdzieś w jakieś miejsce, nie wiadomo po co i dlaczego, a tym bardziej dziecko z autyzmem, które potrzebuje jednak jakiejś przewidywalności i schematu. Więc mówmy mu o tym, a jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dziecko rozumie nas, jest wystarczająco skoncentrowane, żeby to przyjąć, to warto wesprzeć się jakimiś pomocami wizualnymi. Tym bardziej, że dzieci z autyzmem najczęściej są wzrokowcami i to tak do nich dobrze trafia. Więc możemy narysować coś, na przykład właśnie sklep. Możemy narysować krótką listę zakupów, produkty, które chcemy kupić. To pomoże dziecku szukać na półkach tych konkretnych produktów i to pomoże mu też zrozumieć, że pewnych rzeczy nie kupujemy na przykład danego dnia, czyli powiedzmy słodycze dzisiaj nie kupujemy, co też, bo nie ma ich na liście, co też pomoże w razie czego, myślę, zminimalizować jakieś tam prawdopodobieństwo występowania zachowań trudnych. Więc zachęcam do uprzedzania i właśnie do stosowania tych różnych pomocy. To nie muszą być jakieś super obrazki, zdjęcia, piktogramy, tylko wystarczą zwykłe rysunki. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, w których dziecko jest po raz pierwszy, czy to jakieś szczególnie trudne sytuacje, jak wizyta u lekarza, czy nawet wyjście do takiego teatru, gdzie gasną światła, gdzie też jest może być trudniej, to warto albo narysować taką historyjkę obrazkową, gdzie to po kolei się dzieje i dziecko może sobie wyobrazić, jak to po kolei będzie, albo pobawić się po prostu w to z dzieckiem, że prawda, ja jestem lekarzem, ty jesteś pacjentem, otwierasz buzię, badam cię, dotykam. I to już jest jakaś tam forma przygotowania dziecka do tego i takiego oswojenia z tą sytuacją. Awaryjnie zawsze warto mieć ze sobą w miejscach publicznych coś takiego, co da dziecku poczucie bezpieczeństwa, czy zajmie dziecko, gdyby trzeba było gdzieś poczekać, albo gdyby wydarzyło się coś trudnego, stresującego dla dziecka. I no, większość dzieci ma jakąś taką ulubioną zabawkę, książeczkę, jakiś sznureczek, którym się tam lubi bawić. I no, warto awaryjnie coś takiego przy sobie mieć. Tak myślę. Część rodziców też no, obawia się na przykład przemieszczania się po mieście komunikacją miejską. No, moje doświadczenia, kiedy biorę dzieci na wycieczki, są takie, że no, większość dzieci traktuje przyjazd autobusem czy tramwajem jako atrakcję i lubi to i patrzą, jak zmieniają się widoki i tak dalej. Oczywiście też miewałam różne jakieś tam sytuacje stresujące, ale myślę, że no, nie należy też tego pomysłu odrzucać tak a priori. Myślę, że właśnie warto próbować spokojnie tych różnych rzeczy, bo czasami dzieci naprawdę reagują lepiej i spokojniej niż nam się to wydaje, że będzie. To są takie moje krótkie porady, bardziej takie punkty do przemyślenia, bo coś tutaj może się przydać, coś nie, ale
Ale tak chciałam rzucić światło na te różne sprawy. Myślę, że takim odrębnym tematem jest to, jak funkcjonują dzieci z zespołem Aspergera, czy dzieci wyżej funkcjonujące i młodzież też z zespołem Aspergera. Bo no to są osoby, które im starsze, tym mają zwykle większe poczucie takiej swojej jednak odrębności od rówieśników, swojej inności. To są no, zwykle osoby bardzo wrażliwe i no, czasami narażone nawet na depresję z tego powodu, bo no, często chciałyby uczestniczyć jakoś w tym życiu swoich rówieśników, w tym życiu społecznym, a nie wiedzą jak i no, czują, że odnoszą porażki na tym polu, a to jest no, ważna sfera naszego funkcjonowania. Dlatego tak myślę, że naszym zadaniem jest też to, żeby stworzyć im takie warunki, żeby miały to poczucie odrzucenia jak najmniejsze, żeby stworzyć im taką niszę, w której mogą się czuć naprawdę akceptowane i mieć poczucie takich autentycznych relacji, gdzie czują się jak najbardziej swobodni. Dlatego no myślę, że taką no dobrym przykładem jest to, żeby przyjrzeć się takim szczególnym zainteresowaniom, które mają nasze dzieci, czy właśnie już starsi młodzież, bo zwykle jest coś takiego, co ich bardzo interesuje. Nie wiem, to może być robotyka, to może być programowanie komputerowe, nie wiem, astronomia, cokolwiek. I jeżeli dziecko ma takie szczególne zainteresowania, no to warto znaleźć jakieś kółko, czy jakiś klub, gdzie może o tym rozmawiać z innymi dziećmi, które też się tym fascynują, gdzie może się czuć ważne i jakby doceniona, ta ich wiedza jest doceniana i jakby swobodnie może rozmawiać na te tematy, które autentycznie ich fascynują. I myślę, że no, że to może być taka dobra droga, żeby się poczuli tak faktycznie swobodnie w towarzystwie. Teraz jest też coraz więcej takich klubów przeznaczonych specjalnie dla dzieci, młodzieży z zespołem Aspergera i myślę, że też warto korzystać z tej oferty, że to są właśnie takie miejsca, gdzie oni faktycznie się mogą poczuć tak dobrze. Myślę, że też, żeby nam było łatwiej się wczuć w ich sytuację i tak zobaczyć, jak oni sobie radzą z tymi różnymi sytuacjami, to warto czytać książki pisane przez właśnie osoby z autyzmem. No jest teraz sporo takich książek. Na mnie takie duże wrażenie zrobiła książka Luka Jacksona Świry dziwadła i zespół Aspergera i jest no, bardzo tak dowcipnie pisana właśnie przez nastolatka z zespołem Aspergera o tym, jak on w różnych sytuacjach ponosił klęski, ale też sobie radził. I taka książka Donny Williams, Nikt Nigdzie, pisana przez panią, która też no, przechodziła przez różne cięższe okresy, ale też no, doszła do jakiegoś punktu, w którym czuję satysfakcję z życia. I no, myślę, że tego typu książki warto czytać. Jest też teraz dużo filmów fabularnych o osobach z autyzmem. Na pewno polecam biografię Temple Grandin. No i jej książki oczywiście też bardzo, bardzo polecam. Ale ta biografia tak myślę, że całkiem nieźle oddaje i to właśnie w jaki sposób myśli osoba autystyczna i to w jaki sposób Temple Grandin właśnie szukała sobie dróg do tego, żeby odnosić sukcesy w życiu na różnych polach. Jest też taki film Zaklęte serca o takich młodych ludziach, którzy też poznają się i jakoś znajdują drogę do siebie mimo swoich trudności. Także zachęcam do czytania, do oglądania filmów. A teraz będę zachęcać do zadawania pytań, bo no ja tak chciałam tylko nakreślić jakby taki swój sposób myślenia o tym, jak przygotować dzieci ze spektrum autyzmu do tego funkcjonowania w społeczeństwie. Myślę, że tak warto myśleć w ten sposób, że czasem wystarczy troszeczkę zmodyfikować to środowisko, trochę uprzystępnić
ten wielki świat, który wydaje się czasem zagrażający, i znaleźć takie miejsce, znaleźć takie sposoby, żeby to nie było tak trudne, i wtedy naprawdę można korzystać z różnych atrakcji, z różnych możliwości, można poszerzać krąg znajomych, budować coraz głębsze relacje społeczne i pomóc dziecku no, w tym, żeby poczuło jak największą satysfakcję z relacji społecznych i korzystało z tego, co może zaoferować mu świat. Także tyle na razie. Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby komentować, żeby zadawać pytania. Można pisać na maila, można tutaj publicznie komentować, więc ja czekam na wszystkie pytania. Jak tylko mogę pomóc, to chętnie pomogę. A teraz się wyłączam i bardzo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę.